Kto jest do biegania? Weronika, tak? Zapraszam cię, drugą A, pierwszą A, drugą B i drugą D. I biegiem, nie? No idziesz i już w truściku biegniesz tam. Do dyrektora do strzelania. Mieliśmy kilka konkurencji na sali gimnastycznej. Tor przeszkód, bieg z trafieniem balonem do kosza, trafienie dużą piłką gimnastyczną w poprzeczkę, ćwiczenia na parku do kalinistyki, to tam był film. I jeszcze mamy na koniec bieg, właśnie tutaj co biegnie uczeń drugiej liceum. Bieg z obciążeniem plus strzelanie na strzelnicy oraz turniej piłki nożnej i turniej piłki koszykowej. 300 metrów. Strzelamy do tarczy NT-23P, tarczy wojskowej, odległość 20 metrów, 10 strzałów, czas 60 sekund. Liczy się najlepsza ilość punktów, największa ilość punktów w strzelaniu. Młody człowiek po przeniesieniu ciężarów na odległość kilkuset metrów musi przy zmęczeniu, maksymalnym zmęczeniu musi oddać celne strzały. Corocznie liceum ogólnokształcącym w Trzebinie organizujemy na Dzień Dziecka Dzień Sportu. W roku ubiegłym z uwagi na to, że była pandemia, te zawody się nie odbyły. W tym roku po raz pierwszy wznawiamy po pandemii nasze uczestnictwo w tych zawodach. Każda klasa wystawia reprezentantów drużyny, 4-5-osobową, w zależności od tego, jaki zakres ćwiczeń. Macie nowe umundurowanie od tego roku. Na czym polega różnica? No, różnica głównie jest w kamuflażu. No, ten, jak widać, jest cały zielony, a tamten był w tym słynnym kamuflażu Tur 93 Pantera leśna. No i krojem. Tu też jest nieco inny. Jest mniej kieszeni chyba na rzepki, więc jest na zamki błyskawiczne. Wyposażenie, jakie dostaliśmy, to były plecaki, umundurowanie. Szkoła nam dała kamizelki, karabinki do ćwiczenia. A dlaczego zdecydowałeś się tutaj uczyć w tej szkole? W głównej mierze przez moje zainteresowania. No już od dłuższego czasu interesuję się militariami, sportem, no i takimi rzeczami ogólnowojskowymi. Dają wycisk? Tak, czasami tak. A co to za urządzenie? Jest to defibrylator, który jest do użytku tak naprawdę każdego. I jest na naszej szkole od niedawna tak naprawdę, ale jest to urządzenie, które może zwiększyć bardzo i to bardzo szanse pacjenta poszkodowanego na przeżycie. Ponieważ kiedy dojdzie do zatrzymania akcji serca, osoba poszkodowana ma tylko 5% szans na przeżycie. Takie urządzenie, gdy go użyjemy i użyjemy go właściwie, co naprawdę nie jest trudne, podnosi szanse osoby poszkodowanej nawet do 70%. Dziewczyny też lubią chodzić w mundurach? No oczywiście, że tak. Mundury, dlaczego? No to... Za mundurem chłopcy sznurem? No a teraz, no oczywiście, że tak będzie.